Brrr. Mieczysław Orłowicz w ilustrowanym przewodniku po Galicji nie wspomina o Azalii Pontyjskiej, ale wspomina o najazdach tatarskich na okolice Leżańska. A jest taka legenda mówiąca o tym, że nasiona Azalii Pontyjskiej zostały tutaj przywiezione przypadkowo przez Tatarów razem z paszą dla koni. Inna legenda mówi, że Azalia wyrosła na Kurhanie, na grobie tatarskiego wodza. W każdym razie teraz to jest tak, że Azalię Pontyjską można zobaczyć w Azji Zachodniej, ale w tej części świata, w Europie, w Polsce, to jest jedyne naturalne stanowisko tej rośliny. Ja się stąd spróbuję teraz bujnąć do pobliskiego Leżajska, ale zdaje się, że będę potrzebował jakiegoś szybszego środka lokomocji. Najważniejszą budową Leżajska jest zespół klasztorny ojców Bernardynów, pochodzący z początku XVII wieku. Przyciąga on tłumy wiernych, turystów oraz miłośników muzyki z całego świata. Kościół, bazylika, pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, zachwyca swoją wielkością, pięknem i liczbą zabytków. Poczesne miejsce zajmuje tutaj barokowy ołtarz wykonany przez braci zakonnych. Bazylika jest również sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. Od setek lat przybywają tutaj pielgrzymi, prosząc o łaskę i wsparcie. Najcenniejszym zabytkiem bazyliki, unikatem na skalę światową, są organy. Nie byłoby zapewne tych pięknych leżajskich organów, gdyby nie fakt, że w tym miejscu były objawienia Matki Bożej. Kiedy Matka Boża objawiała się Tomaszowi Michałkowi, chciała, ażeby na tym miejscu stanął kościół. Organy budowali polscy rzemieślnicy, o czym świadczy chociażby na samej górze ten orzeł. Charakterystyczną rzeźbą jest Herkules, który trzyma w ręku maczugę i walczy z siedmiogłową hydrą, czyli symbol walki z siedmioma grzechami głównymi. Są też rzeźby świętego Jerzego, święty Marcin i różni święci związani z zakonem franciszkańskim. A jazzmenów dopuszczają do takich instrumentów? Jazzmen ma niesamowite pole do popisu przy organach. Cała paleta barw, cała paleta brzmień. W jazzie jednak te organy Hammonda, mimo że i tak trudne do przewożenia, ale dużo łatwiejsze do przewożenia niż takie organy. No tak. Te nie były przewożone. To są stacjonarne. Tutaj przy tych organach zasiadają najsłynniejsi organiści świata. Przyjeżdżają na festiwal organowy w Leżajsku. Orłowicz pisze: potężne organy, nie mające ani co do wielkości, ani głosu i piękności, równych sobie w Galicji, a obok oliwskich największe w Polsce. Zachwycają szlachetnością brzmienia. Te organy właśnie są pod tym względem brzmieniowym, myślę, unikatem. Jedna rzecz mnie zaintrygowała. Bęben, kukułka, ptaszki. To w każdych organach były bębny, kukułki i ptaszki? No nie w każdych. Właśnie to też jest unikat w leżajskich organach, tak zwane efekty organowe. Może to w ogóle odpalę. Ptaszki. Mamy też kukułkę. Bardzo szlachetne brzmienie. A mnie też zawsze interesowały te osoby, które tam pompowały te miechy w organach. Bo to tak trochę wygląda jak taki steper. To byli kalikanci, prawda? Tutaj w organach leżajskich musiał kalikować dwie osoby. Jeden by nie dał rady. To zależy od tego, jak organista by grał. Zobaczyłem, że tutaj są trzy klawiatury. To jest ewenement organów leżajskich, że w każdej nawie mamy osobny instrument. Ale one mogą grać równocześnie? Czyli trzech organistów na przykład może równocześnie grać? A da się wykorzystać we dwóch jedną klawiaturę? No pewnie. Kiedy czyta się o hasydach, pojawia się od razu takie słowo radość. Czy są też jakieś informacje, jakieś historie właśnie o poczuciu humoru cadyka? Prawdziwa radość wynika ze świadomości, że to boska opatrzność czuwa nad światem i nie ma nic wspólnego z humorem.
Do cadyka przybył mężczyzna, który pytał, co ma zrobić, żeby być radosnym. Cadyk mu na to, że jest tu w Leżajsku taki błazen czy komik. Idź do niego, on opowiada dowcipy, na pewno cię rozweselą. Na co ten mężczyzna mówi, ale to ja jestem tym komikiem. To ja jestem kolejnym przykładem komika, który przyszedł do cadyka i może jakąś mądrą radę z tej wizyty wyniesie. Porozmawiajmy o tym miejscu. Tutaj jest grób cadyka, tutaj co roku przyjeżdżają tysiące hasydów z całego świata. I jeszcze za życia cadyka działy się tutaj wielkie cuda, wskazujące, że wiekuisty zwraca uwagę na to, co on robi i mówi. Najważniejsza tutaj jest macewa, grób cadyka. Tutaj jest modlitwa przez niego ułożona. Szczególne wzruszenie pielgrzymów budzi jej zakończenie. Spraw, abyśmy zawsze widzieli tylko dobro u naszych bliźnich. A tam przy drzwiach jeszcze jest jakiś bardzo nowoczesny sprzęt. Nie na wszystkie pytania mogę odpowiedzieć, ale na to odpowiem. To jest połączenie bankomatu i skarbonki, tak aby można było dokonać tutaj darowizny. A to jest zwyczajna skarbonka. Tam jest taka kamera, przez którą cały świat może obserwować to miejsce przez całą dobę. Mogą nas zobaczyć wszyscy, którzy posiadają specjalny kod. Czy to prawda, że wyznawcy kabały się pojawiają tutaj, że czasem przychodzą tutaj nocą? Nawet pojawiły się gdzieś takie informacje, że Madonna czy Demi Moore tutaj odwiedzały to miejsce. To prawda. Cadyk jest symbolem duchowości dla naszego całego świata i przyjeżdżają tutaj również ludzie, którzy interesują się kabałą. Przed wojną do tego miejsca przybywali również chrześcijanie. To było również ważne dla chrześcijan miejsce. Tak jest nadal. Codziennie spotykam tutaj wielu Polaków, wielu chrześcijan. Cadyk powiedział kiedyś, że każdy może przyjść z prośbą do niego. Chciałbym zapytać o te kartki, które znajdują się tutaj na grobie cadyka. Słowa rzuca się na wiatr, a trwałe jest to, co zapisane. To są listy do cadyka, przede wszystkim prośby, ale też zaproszenia dla niego, na ślub czy na inne radosne uroczystości. Leżajsk w ogóle słynie z tego, że przekazuje się tutaj karteczki z prośbami, z pytaniami, a także takie karteczki dziękczynne. Nieraz się spotkałam, że ktoś mi dał karteczkę i poprosił, żebym rzuciła. Ale to gdzieś w świecie pani ktoś dawał kartki dla Rebego Limelecha i dla Matki Boskiej. Albo świętego Antoniego z Leżańska. A porozmawiajmy teraz o pani obrazach. Wiem, że niektóre z nich przedstawiają wprost Leżajsk. Tak, jak najbardziej. Które na przykład? No na przykład ten. Nie tylko Leżajsk, ale też Jupitera i księży. Dokąd te obrazy stąd dotarły? Najdalej to były chyba w Osace, a w drugą stronę San Francisco. Bardzo mnie to interesuje, jak ludzie odbierają w ogóle miejsce, w którym żyję, na świecie. No ale jak odbierają? Bardzo często ludzie dopatrują się jakiegoś mistycyzmu w tych moich obrazach, prawda? Mówią, że to są jakieś mistyczne miejsca, jakieś fantastyczne, trochę surrealne, trochę takie legendarne. A ja po prostu mówię, że to jest Leżajsk. Ale to oprócz tego, że się stawy po całym świecie, to występ w Carnegie Hall, to tak. Musi być jakaś inna sfera działalności. Słowo klucz, prawda? Synestezja. Widzenie dźwięków za pomocą kolorów i na odwrót. I w związku z tym, że jestem malarką, jestem również wokalistką. Zajmuję się performancem wokalnym. Wymieńmy te miejsca, w których takie performersy się odbyły. Na przykład w bunkrze przeciwatomowym, w kościele w świętej Katarzyny w Sierre i w katedrze w Lozannie. A to ja mam pewien pomysł. Ja bym panią zaprosił, żeby mi pani towarzyszyła w pewnym takim niezwykłym miejscu. W
sierpniu 1931 roku Leżajsk został wstrząśnięty wiadomością o zamordowaniu studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 26-letniej Marii Jaroszówny. Mimo że tego mordu dokonano w biały dzień i w obecności świadków, policja nie odnalazła nigdy sprawcy. Później pojawiły się informacje o zawiedzionej miłości albo o szaleńcu. Zrozpaczony dziadek Marii, leżański notariusz, postanowił dla uczczenia pamięci swojej wnuczki wznieść ten oto budynek, a w środku zlecił wykonanie fresków. Te freski wykonał Marian Konarski, członek grupy artystycznej Szczep Rogate Serce. To była taka grupa szukająca inspiracji w kulturze dawnej słowiańszczyzny. Leżajsk to miasto królewskie, lokowane w XIV wieku. Pełne zabytków i wspomnień, ale też z wizją przyszłości. Miasto jest lokalnym centrum przemysłowym, komunikacyjnym, oświatowym i kulturalnym. To miasto, do którego chce się wracać. Pan jeździ do pracy kawałek. Jadę samochodem do Rzeszowa i z Rzeszowa lecę do Warszawy. Ile razy w miesiącu wyjeżdża pan z Leżajska, żeby gdzieś za ocean polecieć? Około 3-4 razy. I potem pan wraca tutaj? Potem wracam, tutaj pan od razu wracam. To są Boeingi 787. 787, tak. To pana latanie zaczęło się tutaj od tego toru modeli latających w Wieżowice? W takiej niedużej miejscowości tuż obok Leżańska. Na pewno można tak powiedzieć, ponieważ jako młody chłopak byłem przywożony tutaj przez tatę. Podziwiałem tutaj te piękne modele. Są różne modele. Jasne. Jakie tutaj się pojawiają? Rozgrywamy 4 klasy związane z modelami na uwięzi. Modele prędkościowe osiągające nawet 300 km na godzinę. Są modele drugiej klasy, tak zwane akrobacyjne. Trzecia klasa to wyścig, kto szybciej zrobi 100 okrążeń. I czwarta klasa to jest walka powietrzna. Czy pan takimi modelami potrafi latać? Spełniliście trochę chyba moje takie marzenie z dzieciństwa i na potrzeby programu nauczyłem się latać tym modelem. Właściwie moglibyśmy sobie ogłosić konkurs z pytaniem znajdź 10 szczegółów różniących te dwa pojazdy. Tamten jest wózkiem platformowym, na którym możemy jeszcze coś położyć. Ten jest typowym... Na przykład konia na biegunach. Na przykład konia na biegunach. Ten jest typowym czynnikiem. To wyjaśnijmy, dlaczego ja się poruszam po Leżajsku tamtym pojazdem. Był tutaj produkowany, prawda? Tak, tak, tak. Ile mogło być takich wyprodukowanych? Gdzie około 34 tysięcy. Ten jest tylko jeden. To jest wasze dzieło, tak? Zaprojektowaliście ten pojazd. Ten wózek został przeznaczony na lotniska do obsługi rozładunku bagaży, do ciągnięcia samolotu. On uciągnie sam samolot? Podejrzewamy, że tak. To znaczy, że do żadnego jeszcze nie był podłączony? Nie, ale żeśmy próbowali przeciągać betonomieszarkę i sobie dał radę. Prototyp skonstruowaliście i co teraz z tym się będzie działo? My jesteśmy tylko konstruktorami, od nas tylko tyle zależy. Niektóre dzieciaki nie wiedzą nawet, co to jest ptak klepak. Naprawdę nie wiedzą, co to są ptaki klepaki? Nie wiedzą. Bywam na różnych pokazach, gdzie zabieram swój warsztat kobylice i pokazuję. I dzieciaki, oglądając zabawki, pytają nieraz rodziców, do czego to służy. No to może pokażmy dzieciom. To jest taki ptaszek, który jadąc klepie. U nas tradycyjny ten ptak to jest w formie takiej kaczuszki. A czy jest pan w stanie po klepaniu odróżnić ptaka klepaka z okolic Leżajska od ptaka klepaka z zachodniopomorskiego na przykład? Nie.
Nie. Wszystkie ptaki klepią podobnie. Moim hobby no, jest konik. Niektórzy nawet mówią, że hobby to jest konik, to prawda. Tak. Uwielbiam robić konie. Naszego konika idzie rozpoznać wszędzie. Jest w karetce, a ma siodło. Ptaki, klepaki, koniki, ale tych zabawek jest dużo więcej. Jest na przykład kółko terkoczące, które wydaje taki dźwięk. Czy pan takich przypadkiem nie robi dla policji drogowej? Nie, mają podobne, ale niestety to się nie nadaje dla nich. Słabiej terkocą. Pan sobie też stworzył własne narzędzia. Wiele narzędzi trzeba wykonać własnoręcznie. Na przykład to. Tak mi przyszedł pomysł zrobić z maszyny do szycia wyżynarkę. No jest też taki problem, że piłki też muszę wykonać sam. Mam przygotowany materiał, a otworki są po to, żeby nie męczyć piłeczki. I kształt konika gotowy. A ma pan już następcę jakiegoś? Młodszy syn skończył pierwszą klasę podstawówki i on testuje niektóre rzeczy, bawi się tu. Zobaczymy, co będzie za 15-20 lat. Ja sam nie jestem w stanie tutaj nic zrobić w warsztacie. Wszystkie malowania, pomoc. Musi być ta druga osoba. Po to nawet, żeby była i odezwała się słowem czasami. W samotności nie można zrobić niczego. Położony wśród lasów Leżajsk to świetne miejsce do uprawiania sportu. Za przykład niech posłuży rodzina Turoszów. Pani Zofia ma 79 lat i ukończyła kilkadziesiąt maratonów. Jej syn Zbigniew i wnuczka Iwona uprawiają górskie ultrabiegi. W Leżajsku odbywają się zawody pod nazwą Bieg Zośki Turosz. Muzeum Ziemi Leżajskiej mieści się w XVIII-wiecznym dworze. Jedna z jego ekspozycji poświęcona jest browarnictwu. Można tutaj zobaczyć tysiące piwnych etykiet i poznać tajniki produkcji piwa. Ale tego dowiemy się już w miejscowym browarze. Najważniejsza jest smaczna woda. Na warzelni dodaje się do niej słód jęczmienny oraz chmiel i tak powstaje brzeczka. No, słodkie. Po dodaniu drożdży dalszy proces przebiega w kadziach fermentacyjnych. Trwa to od 10 do 14 dni. O ile dobrze pamiętam, to jest trzeci kranik. I to już i wygląda coraz bardziej. I smakuje, jak to do czego chce dotrzeć. Następnie młode piwo trafia na około 7 dni do tanków leżakowych. Jeśli tu jest tak chłodno, to podejrzewam, że i tam w środku może być bardzo chłodno. Pojawiła się piana. Kolor już jest mniej więcej taki, o jaki mi chodzi. Na koniec piwo filtruje się przy użyciu ziemi okrzemkowej i jest gotowe. Po uruchomieniu ostatniego kranika zaczęły mi się przypominać łańskie piosenki typu A szarża łańska jedzie do Leżajska. Można ułanów spotkać na ulicy w Leżajsku? Zdarza się, ale tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak dzisiaj na planie filmowym lub przy okazji różnego rodzaju świąt narodowych, rocznicach państwowych. A czym się teraz zajmują oddziały kawalerii ochotniczej? Pogłębiamy ich wiedzę historyczną, uczestniczymy w szkoleniach, bierzemy udział w różnego rodzaju manewrach. Ta grupa ułanów z Leżajska jest jedną z najliczniejszych w Polsce. Jest bezwzględnie najliczniejszą w Polsce, ponieważ składa się z około 140 członków, około 50-60 koni. Ja zobaczyłem, że tutaj są również kobiety, a zdaje się, że przed wojną nie było czegoś takiego jak ułanka. Gdy powstawał oddział, bardzo duże zainteresowanie było ze strony płci pięknej. Problem, jak w tej kawalerii znaleźć miejsce dla tychże dziewczyn. Wpadło na taki pomysł, ażeby do tego celu wykorzystać wojskowe przysposobienie konne Krakus. Była to kawaleria w ramach dywizji piechoty w okresie międzywojennym i tak właśnie powstał oddział Krakusek. Czyli to są Krakuski, nie ułanki.
Ale wie pan, że to w związku z tym zaczyna się pewien kłopot z ułańskimi piosenkami, bo na przykład jak dziewczyna śpiewa przybyli ułani pod okienko, pukają, stukają, wpuść panienko. Jak sobie radzicie z tą sytuacją? Regulamin obowiązuje zarówno krakuski, jak i ułanów. Mam dla pana pewien pomysł. Na przykład gdyby one śpiewały przybyły krakuski na rumaku, przybyły krakuski na rumaku, pukają, stukają, wpuść chłopaku, pukają, stukają, wpuść chłopaku. Proszę państwa, tutaj w centrum ekspozycji zabawkarskiej Muzeum Ziemi Leżańskiej zaprezentujemy państwu piosenkę. Ja tutaj cytuję fragmenty rozmowy z panem Janem, który pokazywał nam, jak się tworzy te ludowe drewniane zabawki. Pan Jan podczas tej rozmowy powiedział w pewnym momencie, że musi uważać, żeby nie męczyć piłeczki. Jeszcze powiedział w pewnym momencie, że ptaki klepaki wszystkie klepią tak samo. No i chciałbym wrócić w tej piosence do tajemniczych wizyt Demi Moore, Madonny. Z tego co wiem, to tylko pani Beyoncé jeszcze tutaj nie była. Kropla deszczu leci z chmur i nad ziemią nagle znika. Przez ocean Demi Moore podróżuje do Cadyka. W białym worku czarny chleb i kwitełę od Beyoncé z zaproszeniem, drogi rep, przyjedź kiedyś na mój koncert. A na niebie barwne znaki, dzieci krzyczą, popatrz mamo, ptaki, klepaki, wszystkie klepią tak samo. Ptaki, klepaki, wszystkie klepią tak samo. Od browaru nocą szła, klacz w azalię malowana. Ułan po godzinach gra, w bazylice na organach. Milion kolorowych piór na świat cały się roześle. Przez ocean Demi Moore przyleciała tu na krześle. A na niebie barwne znaki, dzieci krzyczą, popatrz mamo, ptaki, klepaki, wszystkie klepią tak samo. Ptaki, klepaki, wszystkie klepią tak samo. Nie o sławę, nie o złoto, nawet nie o piwo z beczki. Naprawdę w życiu to chodzi o to, żeby nie męczyć piłeczki. Naprawdę w życiu to chodzi o to, żeby nie męczyć piłeczki. Jeśli będąc w Leżajsku zobaczą państwo grupę ludzi jeżdżących na krzesłach, to znaczy, że mogą się odbywać akurat imprezy leżańskiego targowiska sztuki. Jest nawet tutaj takie powiedzenie, temu niebo szczęście ześle, kto przemieszcza się na krześle. W niektórych miejscach w naszym kraju ludzie walczą o stołki, a tu się ścigają na krzesłach. Uwaga, gotowi, start!